to pod uwagę. To warto też o tym pamiętać. Tutaj wszyscy jesteśmy równi. A może znaczenia wyrazów? Właściwie polszczyzna jest chyba jedynym z języków, które odróżnia te dwie rzeczy. Wyrazami wyrażamy świat, słowami komunikujemy się. Partnerstwo jest czymś może mniej niż braterstwo, bo ono jest bardzo braterstwo emocjonalne, a partnerstwo jest raczej obiektywne. Czymś trochę innym niż wspólnota, bo to zakłada jednak pewną rezygnację z własnej tożsamości. A partnerstwo łączy w sobie i poczucie tożsamości. Ja jestem nadal sobą, a z drugiej strony daje wszelkie satysfakcje z poczucia przynależności, bo jestem z kimś też. Także razem, ale ja. I to jest dla mnie kwintesencja partnerstwa. ...tożsamości łączącej pierwiastki rdzenne z napływowymi. Mimo wielu zawirowań w świecie, Pomorskie w ciągu ostatnich 15 lat przeżywa rozkwit. Takie partnerstwo prezentowaliśmy w momencie przygotowania poprzedniej, aktualnie jeszcze obowiązującej strategii rozwoju województwa pomorskiego. Takie partnerstwo stworzyliśmy przy okazji wyboru inteligentnych specjalizacji Pomorza. Takie partnerstwo czynimy wtedy, kiedy dyskutujemy na temat edukacji pomorskiej. Jesteśmy jedynym regionem, który powołał Pomorską Radę, Radę Oświatową. I na tej Radzie oczywiście dyskutujemy o wszystkich sprawach, nawet tych, które są poza kompetencjami samorządu regionalnego. To jest kilka takich dowodów na to, że doceniamy, ja osobiście też doceniam partnerstwo wielu różnych środowisk. Ta debata partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju ma kapitalne znaczenie. Jeśli nie będzie partnerstwa, to trudno jest mówić o demokracji, o tym, że włączamy w sprawowanie rządów, w sprawowanie kierunków rozwoju większą liczbę mieszkańców. Tworzącej właśnie nową jakość, w której żyjemy i która ciągle się rozwija, a która w zadziwiający sposób wyraża dawne gdańskie wartości.